Na wystawie motyli jest 28 gablot, a w każdej znajduje się po 22 okazy. Ćmy stanowią 1/4 wszystkich eksponatów. Pozostałe okazy to motyle dzienne. Oblicz, ile motyli dziennych jest prezentowanych w tej wystawie, na tej wystawie. Rozpoczniemy może rozwiązanie zadania od obliczenia, ile łącznie jest wszystkich okazów. Mamy 28 gablot, a w każdej gablocie po 22 okazy. Aby obliczyć liczbę tych okazów łączną, to należy pomnożyć te dwie liczby i tak zrobimy. 22 razy 28. I teraz podpisujemy przy mnożeniu pisemnym ostatnia cyfra pod ostatnią cyfrą i kolejne kolumny również. I zaczynamy mnożyć od ostatniej cyfry na dole. 2 razy 8 to jest 16. Więc tutaj jest szóstka. Jeden dalej. 2 razy 2. 2 razy 2 to jest 4 plus 1 to będzie 5. Czyli już przez dwójkę zieloną pomnożyliśmy. Teraz będziemy mnożyć przez dwójkę pomarańczową i wyniki będziemy wpisywać w kolejnym wierszu pod dwójką. Czyli 2 razy 8 to jest 16. Jeden dalej. Ta jedynka tutaj będzie dalej. 2 razy 2 to 4 plus 1 to 5. Tak. No i teraz należy te dwa wyniki dodać do siebie, aby otrzymać ostateczny wynik. I teraz 6 plus nic to jest 6. 5 plus 6 to jest 11, czyli 1 na dole, 1 do góry, do kolejnej kolumny dodamy. I 1 plus 5 to będzie 6. Czyli wszystkich okazów mamy łącznie 616, tak? I co teraz? Okazuje się, że ćmy stanowią 1/4 wszystkich okazów. Więc aby obliczyć ułamek z liczby, należy tą liczbę pomnożyć przez ten ułamek. I tak też zrobimy. 616 razy 1/4. Jak się mnoży liczbę naturalną przez ułamek zwykły? Otóż liczbę mnoży się przez licznik. Mianownik zostaje bez zmian, czyli 616 razy 1 to jest i tak 616 przez 4. 600 na 4 to jest 150, 16 na 4 to jest 4, więc będzie 154. Czyli ćmy stanowiły 1/4, to znaczy 154 jest tych owadów. Natomiast pytanie jest takie, oblicz ile motyli dziennych, czyli a pozostałe to były motyle dzienne. Więc żeby obliczyć ile jest tych motyli dziennych, trzeba od wszystkich okazów odjąć liczbę ćmy czy ciem. Trudne do wypowiedzenia. Czyli 616 odjąć 154. I w jaki sposób odejmujemy? Oczywiście podpisujemy ostatnia cyfra pod ostatnią cyfrą, kolejna kolumna i następna. I zaczynamy od końca odejmować. 6 odjąć 4 to jest 2. Od jedynki niestety nie możemy odjąć piątki. Będziemy pożyczać od kolejnej cyfry, od szóstki. Gdy od szóstki pożyczymy jedynkę, to tu zostanie 5. Więc tam będzie nie 1, ale już 11, bo była jedynka i jedynkę dokładamy 11. 11 odjąć 5 to jest 6. A 5 odjąć 1 to jest 4. Tak? Czyli możemy już odpowiedzieć na pytanie. Na wystawie prezentowanych jest 462 dzienne motyle.
Dziękuję.